przyszedł do mnie załamany, smutny człowiek z problemem, ponieważ jego dziecko powiedziało mu: i ja się na ten świat nie prosiłem. I on nie wie, co odpowiedzieć, no bo teoretycznie dziecko ma rację. On je zmajstrował. Zaproponowałem mu zwykłą lekcję szczerości. Powiedz swojemu dziecku, że ty również nie jego zapraszałeś na ten świat. Ty oczekiwałeś kogoś kochającego tatę i mamę, kogoś miłego, serdecznego, przynoszącego same piątki ze szkoły, kogoś, kto będzie szczęśliwy, że przebywa z tobą. Powiedz mu dodatkowo, że gdybyś zrezygnował z zaproszenia go na ten świat, a te pieniążki odkładał na konto, to z procentami, w momencie, kiedy przestaniesz płacić na swojego ukochanego potomka, to miałbyś spokojnie ponad jedynkę z sześcioma zerami. Jak zbierasz w złotówkach, to milion złotych. Jak zbierasz w euro, to milion euro. Tak, tyle byś uzbierał przez tyle lat. I wyjaśnij swojemu ukochanemu dzidziusiowi, że jak odbierałeś zawiniątko ze szpitala, to tam nie było żadnej gwarancji, tam nie było żadnej rękojmi, tam nie było żadnej nawet instrukcji obsługi. Jedyne co było, to była pełna pielucha. I wyjaśnij swojemu dzieciaczkowi, że najlepszym rozwiązaniem dla was obydwojga będzie, jeżeli będziemy traktować się fair w obydwie strony. Drogi dzieciaczku, i to jest moje, to jest mój prezent dla was, drogie dzieci, z okazji Dnia Dziecka.